wiatr i teraz popatrzmy, jaka będą, o wszystkim będą decydowały noty za styl. Wydaje się, że i noty za styl obaj panowie mają jednakowe, chociaż proszę zwrócić uwagę, 107,3, 107,3. Anders Bordal wygrywa tę rywalizację. A więc Anders Bordal automatycznie wchodzi do konkursu jako ten, który był lepszy podczas kwalifikacji. Anders Bordal też w klasyfikacji generalnej zajmuje 67. miejsce, a Jakub Janda w tym sezonie punktów jeszcze nie ma. Emanuel Szedal kontra Bierne i Narro Morento. Bardzo ciekawa rywalizacja. Emanuel Szedal wczoraj 126 metrów, 131 dzisiaj w serii próbnej. No i za moment no, jeszcze paru skoczków, potem Chlawa, Kraniec, Takeuchi. Przez kilka chwil nie mamy połączenia z naszym komentatorem na stanowisku Telewizji Polskiej pod Schattenbergschanze w Oberstdorfie, ale ta pierwsza konkursowa seria bez najmniejszych utrudnień przebiega. Mamy szansę na gorący komentarz Apoloniusza Tainera. No pierwsza niespodzianka. Rumoren, który oddał tak wspaniały skok w serii próbnej, tutaj przegrywa z Szedalem. To można było sobie tylko żartować jeszcze przed chwilą, a w tej chwili to stało się już faktem. I 120,5 metra, to jestem ciekaw, czy w ogóle wystarczy, żeby przejść jako Lucky Loser. Jeszcze zapytam o Wolfganga Leutzla. 127,5 metra. Panie prezesie, sam siebie niejako zapytał przed jego skokiem. No, to będzie ciekawe, jak poradzi sobie Leutz, ale widać, że on też ma ambicje, by powalczyć w tym turnieju. Na pewno tak, chociaż no, te odległości to jest tylko pewne wejście do czołowej 30, natomiast no, wydaje mi się, że zaraz się pojawią skoki znacznie dłuższe. Z Jakubem Jandą i Andersem Bordalem mieli tyle samo metrów, tyle samo punktów zdecydował. 119 metrów, tak. Ranking, a akurat Jakub Janda w turnieju 4 skoczni. Równość punktów kojarzyła mu się do tej pory trochę przyjemnie, jak się musiał dzielić zwycięstwem z Janem Ahonenem. Niestety Janda wyżej, tak? Wyeliminowany. Mhm. Mamy kolejnego z zawodników na rozbiegu Schattenbergschanze. Robert Kraniec. Skok w granicach 120 metrów. I na pewno wystarczy, żeby z Chlawą wygrać, ale też to nie jest najdłuższy skok, 122 metry. Minus 0,7 punktów wskazuje na to, że miał stosunkowo korzystne warunki, tylko ponieważ jest to wypadkowa, ten wskaźnik to wypadkowa 5 pomiarów, więc my nie wiemy, w którym miejscu, jaki ten ruch powietrza był. Czy na spadzie na przykład z przodu, czy w pierwszej fazie lotu. Ale też akurat takie gesty krańca w tym sezonie oglądamy dosyć często. No to zdecydowanie nie jest jego początek. I ten konkurs może to potwierdzić. Jan Ahonen czeka na swój skok. My czekamy na pierwszego z Polaków. Wcześniej jednak Taku Takeuchi, Martin Koch, później Andreas Wang, Severin Freund i w końcu Stefan Hula i Maximilian Mechleau. Szybkości najazdowe, tak jak widać, między 91 a 92 km na godzinę, to stosunkowo niskie prędkości na tej skoczni, więc w momencie, jak się pojawiają gorsze warunki,
a w tej chwili tam jest duża wilgotność powietrzu. To na ogół zawsze powoduje, że ruch powietrza, ta wilgoć jak gdyby opuszcza się na dół i ten ruch powietrza jest wtedy niekorzystny dla zawodników. Tylko wtedy, jak się w tym czasie pojawia jakiś wiatr, zmieniają się warunki lotne u zawodników. Akurat jeśli chodzi o prędkości najazdowe, to w kwalifikacjach mieliśmy dosyć dobrą informację, bo Małysz wygrał za Manem, co zawsze jest zapowiedzią czegoś dobrego. Fakt, że ta jego prędkość to była pozycja poza 30, no ale też do tego nas Adam przyzwyczaił. No oni w serii próbnej jechali z 12 rozbiegu, ta końcówka. Niektórzy, większość zawodników jednak jechała z rozbiegu wyższego. Stąd tych prędkości nie można tak bezpośrednio porównywać. Ale swój skok oddał Martin Koch.